Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszną zupę rozgrzewającą, gulaszową na żołądkach drobiowych. Możecie zrobić ją na pikantnie lub łagodnie. To już od Was zależy. Na pewno będzie pysznie. Idealna na chłodne dni. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy przygotowanie naszej zupy od wypłukania żołądków. Mam ich około kilograma, to jest niecały kilogram, 90 parę deko. Wypłukałam je porządnie i teraz je muszę pokroić i oczyścić. Żołądki, jak mamy takie czyściutkie jak tutaj, to nie musimy już z nimi nic robić, tylko pokroić. Czasami znajdą się takie żółte jakby błonki, trzeba to zdjąć nożykiem. Taki żołądek kroimy w paski i przekładamy do garnka. O, i tutaj widać na przykładzie, jaka błonka nie powinna się znajdować na żołądkach. Ona zazwyczaj łatwo schodzi, można ją ręką zdjąć lub pomóc sobie nożem. Taką błonkę wyrzucamy, a oczyszczony żołądek kroimy jak pozostałe. Żołądki mam już wszystkie pokrojone w garnku. Musimy je teraz zalać zimną wodą i zagotować. Żołądki zalałam zimną wodą, tak żeby były przykryte i nieco ponad. Teraz będę chciała je zagotować jak najszybciej. Jak mi się zagotują, zamieszam i odcedzę. Żołądki możecie jeszcze odrobinę przepłukać. Żołądki odcedziłam, przepłukałam ciepłą wodą i zalałam ponownie świeżą, czystą, również ciepłą wodą. Będę je teraz znowu gotować. Dodaję teraz już do żołądków moją domową wegetę. Są to suszone warzywa jeszcze z mojego ogrodu latem. Dodaję taką porządną łyżkę domowej wegety. Ona jest fajna, lekko zielona, ponieważ jest tutaj dużo suszonego liścia selera, natki pietruszki. Dodaję to, dodaję również sól. Dodaję również pieprz. Później jeszcze oczywiście będziemy doprawiać, ale na razie już niech żołądki gotują się lekko doprawione. Dodaję oczywiście liście laurowe, u mnie takie niewielkie, więc dam sobie 3. Ziele angielskie, za 2 kulki. Paprykę słodką, 1 łyżeczkę, taką dosyć czubatą. I możecie dodać jeszcze paprykę ostrą, żeby nasza zupa była bardziej ostra. Oczywiście jeśli nie lubicie, możecie pominąć. I ostrej papryki dajcie ilość, to już dowolną, w zależności od tego, jak ostrą zupę lubicie. Zawsze możecie później jeszcze dodać dla ostrości. Ja daję sobie taką 1/3 łyżeczki. Zupa mi się teraz zacznie pomału gotować, a ja w międzyczasie zajmę się warzywami. Najpierw do zupy muszę dodać selera, 3 łodyżki i 1 marchewkę. Pokroję sobie w kostkę, jedno i drugie. Pokrojone przerzucam do żołądków. Niech się gotują już razem. Gotujemy żołądki, aż zaczną robić się miękkie. Trwa to około 1 godzinę. Czasem troszkę dłużej. W międzyczasie kroimy również w kostkę 1 czerwoną paprykę, 1 cebulę i 20 deko pieczarek. Warzywa pokrojone czekają teraz jeszcze, aż żołądki zaczną mięknąć. Pokroiłam sobie również około 3 ziemniaków w kostkę. Minęła godzina,
Żołądki robią się już pomału miękkie. Możemy podsmażyć cebulkę i pieczarki na odrobinie oleju. Podsmażone dodajemy do zupy. Do zupy dodajemy również 3 ząbki czosnku. Przeciskamy przez praskę. Zamieszamy i gotujemy jeszcze kilka minut. Po tym czasie sprawdzamy, czy żołądki są już miękkie. Musicie spróbować. Jeśli są już miękkie, to dorzucamy ziemniaki. Dodajemy jeszcze odrobinę soli. I dolewamy wody, jeśli zrobi się odrobinę za gęsta. Gotujemy jeszcze kilka minut, aż ziemniaki zrobią się miękkie. Ziemniaki mamy już miękkie. Dodajemy koncentrat pomidorowy, 2-3 łyżeczki. Dodajemy również paprykę. Daję ją na końcu, żeby nie odeszła mi z niej skórka. Próbujcie oczywiście jeszcze do smaku, czy nie trzeba czymś doprawić. Ja jeszcze dodam sobie odrobinę soli, pieprzu. Musicie próbować i doprawiać pod swój smak. Ja dodaję również odrobinę magii. Jeśli nie lubicie, pomińcie. I jeszcze ostrej papryki lub pieprzu cayenne. I gotowe. Taka zupa smakuje najlepiej, jak się odrobinę przegryzie. Żołądki jeszcze będą miękkie i na drugi dzień będzie jeszcze lepsza. Idealna z kromką świeżego pieczywa. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taką w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowała. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTubie. Znajdziecie tam mnóstwo przepisów na różne domowe obiady, przekąski, ciasta i desery. I wiele innych. Do usłyszenia!